bliska. Z tej strony wasz humor Manoni, a ja witam was w kolejnym odcinku z Tiny Kin. I moi drodzy, witam się z wami tutaj w tym ekranie, ponieważ doszły nam żółciutkie nasze Tiny Kiny. I mamy też niebieskiego. Nie jestem pewien, czy niebieskiego wam pokazywałem, czy nie. W każdym razie jest też również tutaj z nami. Wracamy do Lands of Ambrose, gdzie została nam teraz tylko ostatnia rzecz, a mianowicie upiec torcik. Tak, jest wszystko w porządku. Wszystko jest w porządku, dobrze. Powinniśmy teraz mieć możliwość 30. Potrzebujemy 30 całą. Proszę bardzo, gdzie nas tutaj to zaprowadzi? Tutaj na to chcę wziąć? A, bo oni to zrzucą na dół, okej. Okay. Czy ja mogę pójść do pieca w takim wypadku? Nie, gra mnie wypierdzieliła z pieca. Mądrze. Bo bym tam wszedł. Mamy go. Jezus Maria, jak wygląda. Ciekawie. No mało możliwe, żeby tak wyglądało, ale przynajmniej przygotowane w takiej misce, w takiej formie. A, już się nie będę czego szczegółów. Jest tort, to najważniejsze. Rich and poor united around a meal, laughing, exchanging, communicating. Once again, the teachings of Arduin brought us peace. It is tradition that dragonflies receive a tea infuser upon finishing our religious training. It symbolizes our desire to reunite. I wish to give you mine. I know you will make good use of it. No i cudnie, mamy już możliwość wzięcia go. Tylko moje pytanie brzmi... May Arduin guide your path. Dobrze. Niech prowadzi. Szóstkę potrzebujemy, niech zabiorą. Moje pytanie brzmi... Został nam jeden artefakcik, który jest tam u góry, a mianowicie to było z tym złodziejem. Ja bym się chciał tam, kurczę, dostać. Proszę bardzo, przejdźcie nam tam. Dobrze, a ja bym chciał zobaczyć, jak tam się mogę dostać. Tam mamy też polęk niezebrany. Potrzebuję raczej polecieć tędy. Okej. Okay. Nie jestem pewien, czy glidem dam radę tam dolecieć. Okej, okay, widzę, że tutaj mogę w jakiś sposób się tam dorzucić. Dobra, spróbujemy dolecieć tam. Jest szansa na to, jednak nie. Troszeczkę bliżej musielibyśmy to zrobić. Troszeczkę bliżej, albo gdzieś tutaj stąd, tak naprawdę. Dobra, zaraz zobaczymy. Powinna być opcja. Tutaj powinien być w ogóle stworek. Ten bielutki. Okej. Okay. Tam mamy linę, wiecie co? A ja spróbuję do tej liny może się dostać. Ale nie sądzę, żeby była szansa. Czy mogę na tę klameczkę spaść? Mogłem na nią spaść. Cudownie. Zmienia trochę faktu, że to nam nie pomogło na tyle, żebyśmy tutaj byli w stanie coś zrobić. Dobra, może stąd. Jakby mi tutaj brakowało tylko paru. Tutaj niestety nie mogę nic z tym zrobić. Czy z tej strony mogę się jakoś przedostać?
Czy na to mogę spaść? Nie mogę. O Jezus Maria, potrzebuję się dostać na ten, na tamto. Ach, moment, tutaj do góry. Już wiem, co muszę zrobić. Spokojnie, ludzie, nie musicie krzyczeć. Ja już to widzę. Potrzebujemy się dostać w tamtym kierunku. Nie w ten sposób, ale dobra. A, moment, bo trochę za szybko wybiegłem. Może zrobię najpierw w ten sposób. Okej, mamy przystanek. Jak podlecimy na ten, to będzie w porządku, mi się wydaje. Tam widzę, że w ogóle mam jeszcze też do zebrania. O, szlak. Dobra, spadnijmy na ziemię. Gdzie mnie wrzuciło? Tutaj. Dobra, to wiecie co, ja szybko polecę też tam od razu. Póki jeszcze to widzę, bo potem pewnie zapomnę. No tutaj musiałem być chyba. Przynajmniej tak mi się coś kojarzy, że tutaj już byliśmy. Dobra, i widzę, że tutaj mamy taką sytuację, a nie inną. Dobra, więc skoczymy tutaj w ten sposób. Polecimy tu w górę. Dobra. Mamy to z pewnością już. Tak, wiem, że w ogóle to jest ciekawostka. Dopiero ostatnio się o tym achievementie dowiedziałem. Mogę, proszę bardzo, otworzyć jajko w ten sposób. To jest ciekawą rzeczą. Więc zbierzmy sobie tych czerwonych stamtąd. Dobra, tu widzę, mamy mafinkę. Do rozwalenia. Więc proszę bardzo, mamy linę, która znacznie nam jednak ułatwi dojście tam. Dziwi mnie fakt, że nie było jej tam wcześniej. Wiemy tego. No i faktycznie zgadza się ta lina z tym ułożeniem tego wszystkiego. Co tutaj tylko? Aha, to pewnie będzie 5 tych. Spokojna głowa. Mam nawet 6, więc na spokojnie się tutaj dostaniemy. Proszę bardzo. Tu siedzieliśmy, żeby przedostać. Dobra, mamy czwóreczkę jakąś. Fajny etapik, muszę przyznać. Aj, szlak. Prawie to miałem. Ła! Dobra, mamy to. Gdzie tutaj zaraz jesteśmy? Tutaj, tak. A, muszę uważać na tę wodę, widzę jednak. Cholera jasna, to jest ciekawy etap. O, tutaj musiałem przeskoczyć. A tutaj musiałem w ogóle użyć tego. No, ciężkie to jest, kurczę, ciężkie. Ale nie ma dziada na grzybiarza. Dobra, czy tutaj nie potrzebuję? Nie, na razie nie potrzebuję. Mamy to i mamy przejście, cudnie. Proszę bardzo. Good job, you didn't drown, unlike earn. Nothing, ignore that. Here, a job well done earns a wage, I suppose. I mamy trzeci relikt. Proszę bardzo, cieszy mnie to. Restraint Chaos.
Ale ja chcę tędy wrócić. Czy w ogóle jest opcja tędy wrócenia? To jest moje pytanie. No tam było jeszcze jakby drugie przejście trochę. Coś takiego. Kurczę, a teraz zrobiłem to za pierwszym razem. Trochę mi wstyd. Tak, w taki sposób muszę zrobić. Teraz muszę tak polecieć, dobra. Bo chcę się dostać tam na początek, bo tam uważam, że coś było. No, oho! Czemu ja skaczę? Czemu mi nie włącza tego? Dobrze, pyk. I pyk, dobra. Bo tutaj był... druga rura jeszcze tutaj była gdzieś. Tam jest wejście. Tak, tutaj jest wejście. A tutaj mamy drugą rurę jeszcze. My poszliśmy na prawo, a tutaj... No, zobaczcie, tak byśmy mieli zebranych wszystkich. Dobra, mamy już tyle, ile trzeba. Wyjdziemy tym przejściem, bo no, będzie bliżej do wyjścia jednak. Niż znowu przez tamto się przeciskać. Dobra, umieraj. Sorry ciebie bardzo, kolego. Milo, sorry. O, moment, czy ja mogę na to wpaść? O, mogłem, ale nie tak jak chciałem. Dobra. Coś mi nie idzie. Coś mi nie idzie, ale zaraz pójdzie. Mamy list. Trzeci z czterech. Tylko nie jestem pewien, czy już zebrałem jeden. Czy nie, ale... Okej, chciałem się dostać w drugą stronę, ale w porządku, nic nie szkodzi. 910. Brakuje nam jeszcze 90. Tak, 90 jeszcze nam brakuje. Właśnie, część dostanę na pewno za pocztę, dostarczenie. Gdzie był urząd ten pocztowy? Tylko moje pytanie brzmi. Wiem na pewno, że któreś było na krzesłach. Wiem, że coś było na krzesłach. O, tutaj na pewno będą odblokowania. Okej, ważne, że sobie odblokowaliśmy. Mamy możliwość jakby przejścia, proszę bardzo. Na tym krześle byliśmy na pewno. Nie, chyba mam zebrane ze wszystkich krzeseł jednak. Bo coś mi się popierdzieliło. Dobra, czy tutaj była poczta? Tak, tu jest poczta. 40 za to dostaliśmy, brakuje nam jeszcze troszeczkę. You've worked hard. A good job requires a good pay. Here you are. Give me a bit of time. I'm going to brew this batch like the brewers of old. I will put a bottle on my stand with a little description as per usual. Glider Bubble dostaliśmy już przedostatnią tak naprawdę. I brakuje nam, kurczę, jednego listu. Brakuje nam jednego listu, który gdzieś się skrył. Tu wygląda, jakby coś jeszcze mogło być, ale niestety tutaj wszystko mamy, co potrzebowalibyśmy. Gdzie jeszcze mogę coś znaleźć? Tutaj nic. Do tego domu może się można dostać jakoś. Chyba nie za bardzo. Tutaj pod spodem na pewno byliśmy. Tak, byliśmy. Gdzie tu jeszcze coś się może skrywać przed nami? Gdzie ja bym ukrył list, jakbym chciał go ukryć? Cholera jasna.
Na pewno fakt, że... Wiecie co, chcę na pewno zwiedzić jeszcze raz tamto miejsce. Zobaczyć, czy coś tutaj nam się nie kryje ewentualnie. Gdzieś w tych półeczkach. Chociaż nie, no tutaj był list, to by było bez sensu, bo tutaj miał być obok kolejny. Tamtą rurę zwiedziliśmy. Może gdzieś na tamtą stronę? Tutaj mamy wszystko, jak na razie tak się patrzy. Z tamtej strony może coś... No nie, to są robaczki, okej. Myślałem, że to są te kulki takie. No ale dobra, kurczę, widzę, że akurat tutaj do tego się po ten. A, moment, bo my tego T-Infusera w końcu nie przynieśliśmy tutaj, zapomniałem już w ogóle o nim. Gdzie one są, gdzie one czekają? Tutaj czekają, więc proszę bardzo, schodki już są zrobione. Tu będą potrzebować kolejnych. Proszę bardzo. I proszę bardzo, teraz już na pewno mamy wszystko. Dobra, mamy kolejną część maszyny. Nie wiem, gdzie się skitrasił tylko ten jeden list. 5 components, do you know what that means? We only need to find one more. Crystal is this way. Through here, come through when you are ready. Proszę bardzo, chłopaki, wrzucaj to tam. Yeah! Dobra, myślę, że po prostu pójdziemy. Jeszcze tutaj wrócimy na pewno, więc nie ma co się jakby przejmować tym. Znajdziemy ten jeden list. Na pewno go znajdziemy, muszę tylko o nim pamiętać, czemu nagle mi się pokazało menu gry. No okej, jesteśmy tutaj na górze. Impressive, Milo Dane. Tak, na boki to nam wzięło, okej. Okay. We have added a new component to the great Arduin's machine. The thing is the keystone to this project. It makes sure that air... Trust me, okay? It's currently in Celerion Park. We are going to get to have some fun. W jakimś parku. We need to go through Transidor. Follow me. Ponownie przez ten Transidor cały będziemy przechodzić. W porządku. Ja, pozwólcie, że zrobię jedną rzecz. Nie, cancel, tutaj. Video. Ja chyba zmienię ustawienia troszeczkę na mniejsze. O, znacznie lepiej. Graficznie nie jest jakoś mega gorzej. Ale chodzi znacznie... A, moment, zapomniałem. No tak, nie mam tutaj żadnych tajnikinów. Proszę bardzo. Jestem ciekaw, gdzie tutaj nam się schowały te ostatnie. Znowu było widać mnie. Gdzie on tu wyleciał? A, tam poleciał! This way, Milo Dane, join me up too! Join me on top. O! Fajnie, że tutaj nas wyrzuciło. Cieszy mnie to niezmiernie. Ale ja chcę sprawdzić jedną rzecz. Chcę na szybko sprawdzić jedną rzecz. Tutaj książki... Miałem okazję zrobić z nimi porządek, widzę. Po ile nam tutaj tego brakowało, jestem ciekaw. Brakuje nam tu 11. Brakuje nam 11.
Tutaj nie widzę. Ty też nie. Tutaj w środku może będą? Są! Cudnie. Dla ciekawych wcale nie oglądałem Blackbustaszka. Nie musiałem przyglądać tajniki, żeby wiedzieć, że jest. Dobrze. Boże święty. Cudownie, mamy to. Ale że nie pomyślałem o tym, żeby tam wejść na górę? To było niewidoczne w jakiś sposób? Kurczę, jestem zaskoczony tym faktem. Dobra, gdzie on tam był? On był tam gdzieś u góry. Tutaj się możemy wspiąć. Proszę bardzo. Dobra. Witam, witam. Ticket, show me your ticket. First of all, hello. Now, here's my ticket. And what about the kid? Oh, my apologies. Here, Mildane, your ticket. With it, you can come and go as you please. Czy my dostaniemy go jako item? Serio, potrzebuję go dostać jako item? Okej. Okay. Celerion ticket. Go in, esteemed customers. Okej. Okay. Celerion Park, capital of entertainment, holiday makers, tourists and lovers of all things racing join to share a moment. Walter, hey you, show me your ticket. Oh, welcome to Celerion, Mr. Milodane. Here all your dreams can come true, so where will you start? Rescuing the citadel from a tyrannical beast, visiting our park filled with fantastic creatures? Admire the hornets in their high-speed, high-stakes race, while sipping a delicious beverage. Celerion will bow to all your desires, haha! What's wrong? Were you expecting someone to ask you a favor? Haha! You are in Celerion, you don't serve the park serves you, Meister Milodane, you're free! What, you want this thingy? But of course, the client is king, please take it. What? It's practically worth... Aha, boss. Boss. What now? Can't you see I'm busy? We have people to entertain here. Sorry, boss, I just needed to tell you that. And, it's a pretty big problem. You fools. How am I supposed to sell sunshine and happiness in these conditions? Go back to work, I will see you in my office tonight. Yes, boss. Sorry, boss. Aha. Dear friend, my dear friend, about this thingy, I will give it to you as a promise, but let me suggest a little game first. A challenge, if you will. To make things more exciting, you apparently have to rescue innocent visitors from the broken down train. Repair the racetrack, the show must go on, find Alanza, the blue bolt's lost car. Find an object of value as a prize for the winners. Haha, that's something to entertain an adventurer of your caliber, isn't it? I will keep your precious thingy safe and sound. Okej, okay, Celerion Park, zobaczcie jakie tutaj fajne rzeczy są. Dosyć spora jest ta lokalizacja, widzę. Tam coś mieliśmy do schwytania, mamy jakąś szafę, gdzie są jakieś rzeczy, tutaj jest coś żółciutkiego. Jest autko też, okej, okay, widzę, że gra nam pokazuje, gdzie powinniśmy się skierować. Mamy ten pociąg też, okej. Okay. Walter, the old con man. The thingy has no value for him. He just wants you to work for free. And you don't really have the choice. We need to make this race happen. We are missing a piece of track, a car, spectators, the cup, child's play, really. Tak się wydaje. Proszę bardzo, otwórzmy sobie od razu przejście. A, no z tego, no polecimy. Okej, czy coś tutaj mamy do zebrania? Nie. Oczywiście ja pójdę tutaj bardziej w tę stronę. Muzyka tutaj już mi się podoba. Zbieramy was, chłopaki. O, i tutaj widzę, że już jest przejście jakieś takie. Proszę bardzo, otwórzmy sobie tu też przejście. Już widzę, mamy pocztę. Poczta mnie będzie ten. O, i widzę, mamy ten. Mamy pszczółkę.
Mamy Horneta pierwszego, tutaj zaraz do niego zejdziemy. Dzień... A, był piętro wyżej, okej. Okay. O, ale mogę tędy przejść, to dobrze. Witam, Hudson. This is a garage, nothing to repair, nothing to say. Okej. Okay. Kurczę, szczerze zacznę to bardziej wykorzystywać, bo to jest fajna jednak opcja. Jesus. I am overwhelmed a bit. Trochę tego dużo. Trochę tego tutaj dużo, jak na jeden raz. Kto gdzie ma misję dla mnie? Mamy 3 relikty do znalezienia tutaj. I nikt mi się na razie nie pokazuje z misją dostępną już. Więc okej, okay, pozbierajmy tutaj to co widzimy. Mamy już dostęp na górę, to mnie cieszy. Który potem pozjeżdżamy na spokojnie, więc nie przejmuję się tym jakoś mega bardzo. Za bardzo się tym nie przejmuję jakoś. Proszę bardzo, proszę bardzo. Tutaj nie mamy... O! Jedno bym pominął. Tu mamy kratę. Tutaj mamy zestawik 900, potrzebujemy zebrać. To nie tak dużo. No nie tak dużo, to się tak źle wydaje trochę, no to wychodzi. Zielonych jeszcze nie mam żadnych, co mnie trochę smuci. Okej. Okay. Dzięki chłopaki. Do tego was tylko potrzebowałem, szczerze powiedziawszy, do tego, żeby tutaj jednak wrócić na górę. Troszeńkę. Tam z tyłu widzę nic nie ma, okej. Okay. Aha. Wyzbieramy tutaj wszystko, co jest dostępne. Nie mam zielonych, to mnie smuci. Dajcie mi moje zielone tajnikiny. O, tutaj mamy ten mieczyk. Nie mam odpowiedniej ilości, brakuje mi dwójeczki. Więc zaraz tam tutaj jakoś podskoczymy, jak tylko będziemy mieli odpowiednią ilość ich. Dobra, polećmy na smoczka. Mamy zielony, cudnie. Ho, ho. Zieje. Zieje ogniem. Czy ja spadłem na dół? Spadłem chyba na dół. Spadłem na dół, kuźwa. Dobra, zbierajmy tutaj co możemy. Tu widzę, mamy coś do przesunięcia. Ale chyba od drugiej strony. Więc chyba będzie się tam trzeba dostać jakoś później być może. A nie, można tak. Cudnie, i tam pewnie jest przejście do czegoś. Na 100% tam jest przejście do czegoś. Wiedziałem! Zbieramy to od razu w takim wypadku. A, czyli można, tam się trzeba było dostać jakby do środka od tamtej strony jednak. Ale my jesteśmy cwani, my dajemy sobie radę bez tego. Dobra, widzę gdzie brakuje kawałka tora już. Tutaj brakuje kawałka. Mr. Milo Dane, Walter told me you see this bit of the course. It's broken and unusable. Haha, won't it be fun to aim? The aim of the game is to go out and find something to replace it. There's some replacement pieces in that cupboard over here. Over there, I think. Całkiem wysoko. Oh, and it would be even more fun to do it before the race starts. Okej, okay, jakby no to dołączane, żeby tutaj było ten kawałek toru jednak. Przed wyścigiem, bo to byłoby troszeczkę tak ciutko niebezpieczne, jakby to było podczas wyścigu. Tutaj widzę, na pewno mamy sporo. Jezu, zbieramy, zbieramy, oczywiście. Jest, 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 jest. O, jest. Co tutaj mamy? Jakiegoś słonika, okej.
Zgaduję, że tutaj pewnie będzie jakiś cyrk się odwalał. Haha, haha. No to jak sucharki. Mamy list. Zbieramy list. Mam niebieskiego tajnikina. Tajnikiny raczej. Okej, już widzę, gdzie będę musiał prąd włączyć. Tylko nie widzę gniazdka jeszcze. Tutaj na stole będzie szedł słoń. Rozwalmy to, skoro mamy możliwość. 19, proszę bardzo, tutaj to też rozwalamy. Na sam środek się dostaliśmy teraz. Matko, ile tutaj, o Jezus Maria. Łeb mnie boli trochę już od tego chodzenia lewo, prawo. Dobra, trochę serio mnie łeb boli. Trochę tego dużo tutaj naokoło. Mam tylko 4 zielone do tej pory zebrane. Ciekawe. Milo, I have to admit that I have no idea what the pollen of Celerion has in store for us. It's my first time here. It will be a voyage of discovery together. With 9000 I will be able to bruise enough nectar to get some idea what gift awaits me. And I will have a gift for you too. Of course you will have. If you don't, I will kill you. Dobra. Tutaj mamy kolejne fragmenciki. Tu mamy świeczuszkę jeszcze jakąś. Mamy kolejne nasze te. Tutaj coś możemy jeszcze zebrać. Aha, tutaj puchar musimy jakiś dostarczyć, z tego co widzę. No to on za bardzo się nie wbije na górę jeszcze. Dobra. O, tutaj na pewno widzę. Zbierzmy ten list sobie tutaj, dajmy, żebyśmy mieli wolnego tego. Koleżkę... A! On, to są te do rozwalenia. Ja już szczęśliwie zbieram, one są do rozwalenia. Mamy zielonych. Czy teraz jestem w stanie tam ewentualnie trochę dotrzeć? Nic z tamtej strony nie widzę przynajmniej. A, moment. Ja się próbuję dostać na górę, a ja tu mam linę przecież. Tam od góry nic nie widziałem. Dobra, tutaj byliśmy przez chwilę tylko, ale byliśmy. Matko święta, ale mi zeszła myszka. Dobra, i tu się dostaniemy z powrotem na górę, z tego co widzę. Nie, do tamtego nie dorzucę, nie ma bata. Rzeczywiście rozwalamy te świece. Co świece, to nie uciecę. Bo żadnego się nie udało mi zebrać tam, ale dobra. Przejście kolejne. Zastanawiam się, czy po tej trasie jest sens chodzić, bo może później po prostu się wybierzemy w jakiś wyścig faktyczny. Się okaże. Dobra, zbierzemy to. Zbierzemy to, co nam szkodzi. Tak to zebrać będziemy musieli. Moment, czy ja tutaj byłem na dole, czy nie? Bo tutaj widzę takie małe, otwarte przejście. Cały czas coś gdzieś jest. Boże święty. No, mamy świeczuszkę. Skrytą, ładnie. A, nie przede mną. Ja tutaj mam to wszystko. Okej, odblokowaliśmy sobie przejście, które będzie nam potrzebne pewnie na później.
Dobra, mamy tutaj was. Tam się przyda wydostać trochę. Zbierzmy to, póki ja to jeszcze widzę. Ładnie tu. Zróbmy tak, żeby to było zachowane. Żebyśmy już mieli ładne przejście. Otwierajmy sobie rzeczy. O, i mamy prądzik! Trzydziestu aż potrzeba. Tam tego kabla trzeba doprowadzić. To wiecie co? Już możemy to zrobić, mi się wydaje. Wydaje mi się, że to nie będzie problematyczne. Tym bardziej, że ja zawsze robię to w miarę oszczędnie. Dobra, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Sporo ich tu, kurczę, potrzeba. Z tej strony chyba będzie łatwiej. Dobra, pyk. Pyk, gdzie jest ten kabel? Tu jest ten kabel, dobra. No i co? O, nawet się nie spodziewałem, że akurat mi się uda. Dobra, mamy coś do uruchomienia tutaj na pewno. O, odpaliliśmy ciuchcie. Cudownie. Ludzie poszli na trybuny. Okej. Część misji już jest wykonana. Tutaj jeszcze na pewno się skrywają jakieś te... Poleny, nie poleny. Sporo jest taki pochowany właśnie. Tu mamy takie fajne przejście. Tutaj musimy sobie odblokować kolegów. O matko, i widzę, że tutaj będziemy dużo potrzebować zwierzaczków na późniejszy etap. Tam w schodkach widzę, kurczę, te. Chcę tutaj do nich dojść. Mam nadzieję, że się uda. Udało się, cudownie. Dobra, tutaj na pewno widziałem jeszcze to, o właśnie. Jak się udało raz skoczyć, to skoczymy i drugi. Dobra. Polecimy tu do góry. Nie wiem tylko gdzie, ale gdzieś polecimy. Mamy niebieściutkich. Naprawdę nie zaczyna... Zaczyna mnie trochę mdlić. Doceniajcie to. Docencie to, ja się tu poświęcam. Perspektywa i to, że co jakiś czas nam się tutaj to zmienia wszystko, to jest trochę męczące. Aha, to sobie otworzyłem jakieś przejście tam. Okej, zebrałem coś z tego, z zewnętrznej części tego wszystkiego. Bo jaki tam zameczek jest fajny. Szlak by to... Dobra, zabij się. Wróćmy sobie na górę jednak.
trochę tu tego jest. Trochę tu tego jest. Zbierzmy to tutaj. O! Nie mam już czerwonych, na to wychodzi. Rzadko spotykane zjawisko, muszę przyznać. Okej. A, no tak. Dobra, otwórzmy to. Tam widzę, że są czerwoni na tym, więc polećmy w tamtą stronę może. Wiecie co, moi drodzy, i chyba skończę ten odcinek dzisiejszy już, bo faktycznie trochę mnie zaczyna mdlić od tego. Trochę dużo tutaj jest tego wszystkiego, po prostu naraz. No, tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, co myślicie tutaj o tej mapie. Muszę przyznać, że jest ładna. Jest ładna, tylko... Coś dzisiaj chyba mam w ogóle za żołądkiem, bo już trochę tak mam od dłuższego czasu. Ja chyba pójdę spać za chwilkę. Jest godzina pierwsza. Na rano nie mam do roboty, ale... Jak pójdę spać, to z rana się wstanie, chociaż troszkę wcześniej. No i zaraz odsapnę sobie po prostu i odejdę już od komputera, bo trochę dzisiaj jednak siedzę i... za dużo mnie wciągnęły inne rzeczy. No, więc moi drodzy... Jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.